Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Co tam, Panie Wyfłanie? 65. odcinek. No i wreszcie mamy, to wydarzyło się. 48 godzin z lekkim opóźnieniem, ale zostało ogłoszone. Carlos Sainz przechodzi do Ferrari, jednocześnie, minimalnie wcześniej nawet ogłoszono, że Daniel Ricciardo będzie nowym kierowcą McLarena od sezonu 2021. Najpierw taki komentarz, że w ogóle nie wiem, Ferrari dziwną politykę stosuje, bo najpierw wysyła do wszystkich mediów dzień wcześniej albo i więcej informacje, że takie coś się stanie. A potem, kiedy wreszcie mają już publikować te informacje, te media nie mogą się doczekać już godzina wcześniej, już oficjalnie, ale jeszcze wszyscy czekają na Ferrari, ale już inni ogłaszają i tak dalej, i tak dalej. Mamy wielki galimatias i Ferrari wychodzi na to, że oni jako ostatni ogłaszają o tym, o czym już wszyscy wiedzą. No muszą się nauczyć trochę oficjalek, choćby od Alfa Romeo Racing Orlen, może niech tam podpytają w Hinwil, jak to się robi, no bo naprawdę nawet tu są wyprzedzani i to nawet przez media. No, dziwna strategia, to nie jest grande strategia, to co robi Ferrari, jeżeli chodzi o media. McLaren się fajnie zachował, no ale dobra, zacznijmy od Ferrari chronologicznie, czy może według wagi wydarzenia. Sebastian Vettel odszedł z Ferrari, czy odejdzie po sezonie 2020. Tam pojawiały się jakieś doniesienia, że być może już nie pojedzie w ogóle w Ferrari w 2020 roku, ale to można włożyć raczej między bajki. Natomiast 2021 rok to będzie rok Carlosa Sainza i Charlesa Leclerca. Wiem, że wielu z Was nie podoba się ten wybór i ja również nie jestem do niego przekonany. Z prostego powodu, no nie jestem tak pewny umiejętności Sainza, jak na przykład byłem Leclerca, gdy przechodził do Ferrari. Mimo, że Leclerc miał przejeżdżony jeden rok, a Sainz ma już przejeżdżonych 5 sezonów pełnych. Teraz będzie 6 rok. No i on czasem pokazywał się z dobrej strony, a czasem jednak nie. Gdyby nie Nico Hülkenberg, to Carlos Sainz byłby tam na blisko szczytu listy tych, którzy przez ilość wyścigów nie zdobywali podium. On dopiero w swoim 101 wyścigu w Formule 1 stanął na podium dość dużo. To po pierwsze. Po drugie, no cóż, nie było nigdy takiego mocnego porównania na długiej przestrzeni z innym partnerem zespołowym. Ja to sobie prześledziłem. Zacząłem od kariery Carlosa Sainza w kartingu i tam no, osiągał niezłe rezultaty, bo wygrał Monaco Kart Cup, czyli coś, co Robert Kubica wygrał 2 razy, bardzo prestiżowe zawody w Monaco. Jednocześnie był drugi w Mistrzostwach Europy w kartingu i wygrał Mistrzostwa Azji i Pacyfiku też w kartingu. Potem przeszedł do single-seaterów w 2011 roku, był drugi w formule Renault Euro Cup. I w 2014 roku wygrał Formuła Renault 3,5 tą europejską serię, w której w sumie to się ścigają już na całym świecie i wszyscy kierowcy z całego świata. Więc no, dość prestiżowe sukcesy tego zawodnika. 2015 rok przechodzi do no, już Formuły 1, do zespołu Toro Rosso. I powiem Wam szczerze, to chyba jest najbardziej miarodajny rok, jeżeli chodzi o Carlosa Sainza i jego występy w Formule 1, bo mierzył się z Maxem Verstappenem. Obaj byli debiutantami w sezonie 2015. No i jak wypadło to porównanie? Max Verstappen zdobył punktów 49, a Carlos Sainz 18. No, tak to średnio wygląda z tej perspektywy. Potem były sezony, kiedy Carlos Sainz nie jeździł przez cały sezon z jednym partnerem zespołowym, albo on sam, jak w 2017 roku, zmieniał zespół. No i tutaj nie ma takiego bezpośredniego porównania, ale gdy między innymi w 2016 roku był lepszy mimo wszystko od duetu Verstappen i Kwiat, którzy zdobyli dla Toro Rosso wtedy 16 punktów, a on zdobył tych punktów 46 w analogicznym okresie, gdy oni razem jakby ich połączyć, ich dobytek, zdobycz punktową. 2017 rok, tak jak powiedziałem, to już 16 pierwszych wyścigów miał przejeżdżone właśnie z Toro Rosso i w tych 16 pierwszych wyścigach no to z Kwiatem wyraźnie wygrał, bo 48 punktów zdobył, a Daniel Kwiat tylko 4, ale Daniel Kwiat był wtedy mocno pogubiony po tym wyrzuceniu z Red Bulla, po tej zsyłce do Toro Rosso, nie mógł się tam odnaleźć i po prostu nie jeździł praktycznie nic. No ale już wtedy zaczęto mówić, że Carlos Sainz może być naprawdę dużym talentem, no bo pokonanie partnera zespołowego w takim stosunku nawet na przestrzeni tych 16 wyścigów, czyli niepełnego sezonu, który wtedy składał się z 20 rund, to jest naprawdę duże osiągnięcie. 2018 rok, tutaj też Carlos Sainz przejechał cały sezon z jednym partnerem zespołowym i był nim Nico Hülkenberg w Renault. No i jak to wypadło? 69 punktów Hülkenberga, 53 punkty Carlosa Sainza, czyli kolejny pełny sezon przegrany z partnerem zespołowym. Sezon 2019 spotyka debiutanta.
kogoś, kto wchodzi do Formuły 1, Lando Norrisa, no 19-latka tak naprawdę. No i Lando Norris zdobywa prawie dwa razy mniej punktów od Carlosa Sainza, bo Carlos ma na koniec sezonu 96 oczek, a Lando Norris 49. No i mamy tutaj znowu, wybił się Carlos Sainz na takim być może słabszym partnerze zespołowym, chociaż tego nie wiem. Na pewno nie można zarzucić Carlosowi, że na przykład się rozbija. Nie wiem, czy pamiętacie, kojarzycie jakiś taki mocny wypadek z jego udziałem, jakąś taką totalną wpadkę? Raczej nie, raczej on jest takim pewnym, stałym, mocnym punktem, nie mającym jakichś wyskoków, ale na pewnym, stabilnym poziomie. I teraz w wypowiedzi prasowej Mattia Binotto, szef Ferrari, powiedział, że to jest najlepszy możliwy skład, jaki oni mogą mieć. I powiem Wam szczerze, może być w tym coś prawdy, bo zauważcie, kiedy Ferrari było mocne, kiedy walczyło o Mistrzostwo Świata. Wtedy, kiedy mieli jednego zdecydowanego lidera zespołu. Michael Schumacher, Fernando Alonso. 2007 rok to był ciekawy rok, bo wtedy Kimi Raikkonen, Felipe Massa naprawdę walczyli. No i tutaj trzeba przyznać, że nie było zdecydowanego numeru jeden, no ale Kimi Raikkonen wygrał i to jest ostatni Mistrz Świata Ferrari. Na przykład 2018 rok, czy 17, kiedy Kimi był wyraźnym numerem 2, Sebastian Vettel był znacznie bliżej zdobycia tego Mistrzostwa Świata niż w sezonie 2019, kiedy trafił na Charlesa Leclerca i była taka wojna nerwów, kto będzie liderem tego zespołu. Wiele punktów zostało straconych właśnie przez to, że oni walczyli ze sobą, czy że były pewne napięcia na torze i poza torem. Więc Ferrari chyba po prostu zdecydowało się na taki bezpieczny wariant, na kogoś, kto nie zasieje fermentu w zespole, kto będzie stale dostarczał punkty, będzie takim dobrym pomagierem, takim Bottasem, powiedzmy sobie szczerze, bo Bottas przecież jest bardzo dobrym kierowcą, ale no mimo wszystko Hamiltonowi nie dorównuje. I myślę, że tu będzie to samo, że Sainz nie będzie dorównywał Leclercowi, ale będzie dowoził sporo punktów, będzie regularny, nie będzie spinował, tak jak spinował Sebastian Vettel przez ostatnie kilka lat. No i być może rzeczywiście to jest dobry wybór. Nie wiem, czy to jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o talent, ale niestety w Formule 1 już od wielu lat nie to jest najważniejsze. Liczy się to, żeby to był dobry gracz zespołowy, żeby no w obecnej sytuacji też, żeby był tanim kierowcą, niestety. Ferrari znacznie sobie obniży przecież koszty. Podejrzewam, że jakieś 30 milionów dolarów to im zejdzie z tych kosztów płacowych, nawet po podwyżce dla Leclerca. No i myślę, że koniec końców im się to opłaci. Natomiast no pewnie wolelibyśmy, żeby w Ferrari był ktoś z większym jajem. No chcieli... Wyobraźcie sobie Leclerc i Verstappen w Ferrari. No co by się tam działo? To by był piękny duet, ale być może dla losów całego zespołu byłby wyborem gorszym. Trzeba poczekać, trzeba dać Carlosowi jeszcze jedną szansę, mimo że miał ich już sporo i wtedy będziemy oceniać, czy on jest naprawdę dobrym kierowcą, czy może Ferrari źle wybrało. Póki co to wydaje się taki naprawdę bezpieczny wybór. Czy bezpieczniejszy niż Daniel Ricciardo? Nie wiem, bo według mnie Ricciardo potrafi zabłysnąć, a jednocześnie jest dobrym graczem zespołowym. Być może nie tak dobrym jak Sainz, ale mimo wszystko być może to by był lepszy wybór. Daniel Ricciardo natomiast przejdzie do McLarena. I według mnie on może być w tej całej układance największym zwycięzcą. Bo zauważcie, że on wchodzi do McLarena na sezon 2021, kiedy będą już mieli silniki Mercedesa. Nie Renówki, które się co chwila psuły i z którymi było mnóstwo problemów, tylko Mercedesy. McLaren wydaje się być mocny, cały czas wzmacniają się, jeżeli chodzi o kwestię techniczną. Ich zaplecze technologiczne też jest ogromne i było widać, 2018 i 2019 rok doskonale pokazują, jaka siła drzemie w tym zespole. Williams miał już od dawna problemy, ale McLaren też wpadł w ogromne problemy, w ogromne kłopoty. Williams nie był tak wysoko, jak był McLaren w ostatniej dekadzie. Okej, zdarzały się niezłe występy Williamsowi. Ostatnio była przecież rocznica zwycięstwa Pastora Maldonado w Hiszpanii. No ale mimo wszystko Williams pikował od dłuższego czasu, ale znaleźli się w bardzo podobnym punkcie. Spójrzcie, jak szybko zareagował McLaren, jak dobre zmiany tam zostały wprowadzone. No i gdzie są teraz? Były momenty, że walczyli o pierwszą szóstkę. Myślę, że z Danielem Ricciardo będzie im znacznie lepiej walczyć o najwyższe cele, bo będą mieli kogoś, kto będzie naprawdę dużym wzmocnieniem, kto będzie bardzo szybki, kto też będzie stwarzał dobrą atmosferę w zespole. Nie wiem, jak te dwa śmieszki, jak Lando Norris i Daniel Ricciardo się połączą w jednej ekipie, to co tam będzie się w ogóle działo, no ale zobaczymy. Dla Lando Norrisa to też będzie naprawdę duży sprawdzian, to będzie taki papierek lakmusowy na dalszą część jego kariery. Jeżeli będzie dotrzymywał kroku Danielowi Ricciardo, to znaczy, że jest naprawdę dobrym kierowcą i mogą być z niego
niego w przyszłości fajne występy, fajne nadzieje. Natomiast jeżeli będzie znacznie odstawał, no to niestety nie wróżę mu dobrze, jeżeli chodzi o dalszą część kariery w Formule 1, ale oczywiście tu się wszystko odbywa swoim torem. No i Daniel Ricciardo oczywiście nie zarobi tyle, co zarabiał w Renault, nawet 40 milionów dolarów, takie pojawiały się doniesienia, ale minimum 20 to było milionów dolarów. Natomiast być może będzie miał lepszą atmosferę do pracy, lepsze perspektywy i będzie miał kogoś z głową nad sobą, żeby ten zespół doprowadzić do najwyższych celów. Bo w Renault widzimy, że to póki co tam naprawdę nie dzieje się dobrze. Oni przez tyle lat, niby stopniowo, niby w klasyfikacji konstruktorów do 2019 roku pieli się coraz wyżej. Ale mimo wszystko to nie jest to, nie ma tego błysku. Na te pieniądze, które są pompowane w Renault, to jest trzeci albo czwarty najbogatszy zespół w Formule 1, chyba czwarty, no to wyniki są naprawdę słabe. A poza tym cały czas jest coś nie tak z tymi silnikami. Więc wydaje mi się, że Daniel Ricciardo generalnie podjął dobrą decyzję. Te dwa lata trzeba uznać za stracone w Renault po przesiadce z Red Bulla, ale być może właśnie po takiej gorszej paście teraz będzie ta lepsza. No ale właśnie, teraz duże pytanie, kto przyjdzie do Renault? Tutaj pojawiają się plotki, nie wiem czy te plotki są na bazie tego, że tam się zaczepiają w mediach społecznościowych Fernando Alonso właśnie z Renault, czy jest coś na rzeczy, natomiast mówi się właśnie, że Hiszpan może wrócić do Renault i znowu być w Formule 1. Ja osobiście w to nie wierzę, myślę, że w jego interesie i w interesie też zespołów jest nie negowanie tych plotek, nie jest nie dementowanie, tylko podtrzymywanie cały czas zainteresowania, a może jednak, a może kiedyś Fernando wróci, wielki talent, powinien mieć więcej mistrzostw i tak dalej. Myślę, że jednak ten scenariusz nie jest realny. Renault jest bardzo mocno dotknięte przez kryzys koronawirusa, sprzedaż samochodów spada, a oni w ten projekt Formuły 1, tak jak mówiłem, wyładowali już naprawdę dużo pieniędzy. Oszczędzą na Danielu Ricciardo, więc nie sądzę, aby chcieli, też musieliby bardzo dużo zapłacić Fernando Alonso, więc myślę, że raczej do Estebana Ocona, Francuza, wielkiego talentu, młodego kierowcy, bardzo perspektywicznego, który może być liderem zespołu, mogą właśnie dołożyć jakiegoś juniora. I myślę, że ci młodzi kierowcy nie zawiedliby w Formule 1, nawet jak na debiutantów, więc myślę, że Renault może po nich sięgnąć, bo im będzie płaciło pół miliona euro czy pół miliona dolarów rocznie i będzie dobrze. Tak? Jeszcze być może wniosą jakieś wsparcie, jakiegoś sponsora i będzie super, jeżeli chodzi o finanse. A niestety w tych koncernach samochodowych to wszystko musi się spinać i w Renault naprawdę mocno wszystko to liczą. Więc wydaje mi się, że Renault raczej pójdzie w swojego juniora, niż będzie jakoś kombinować właśnie z wielkimi nazwiskami, czy choćby powrotem Fernando Alonso. No i teraz jeszcze ostatnie pytanie. Co z Sebastianem Vettelem w tej całej sytuacji? Pojawiały się takie plotki, że może on podpisał kontrakt z McLarenem i nawet jest mocna przesłanka ku temu, że został mu zaproponowany roczny kontrakt przez McLarena, ale Sebastian Vettel się na to nie zgodził. I myślę, że po prostu odejdzie na emeryturę, że pożegna się z Formułą 1, odejdzie jako kierowca Ferrari i dla niego samego, jako rodzinnego człowieka, będzie to jednak dobra decyzja. Tak mi się wydaje, że właśnie tak będzie i że ta cała układanka zakończy się na tych trzech ruchach, czyli ktoś do Renault, Daniel Ricciardo do McLarena, natomiast do Ferrari przechodzi Carlos Sainz. Przy okazji dzisiejszych ogłoszeń jeszcze jedna ważna sprawa, bo to nie było pewne, chociaż wydawało się przesądzone. Lando Norris jakby już został potwierdzony, że będzie w sezonie 2021 kierowcą McLarena, więc on już o przyszłość nie musi się póki co obawiać. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tych wszystkich ruchach transferowych w Formule 1. Czy jeszcze może się coś zadziać? Czy może wejść jakiś niespodziewany kandydat do któregoś z miejsc? Czy w związku z tymi zmianami coś w innych zespołach też może się zadziać? No i czy uważacie, że wybór Carlosa Sainza to jest dobry wybór? Czy uważacie, że Daniel Ricciardo robi dobrze, idąc do McLarena? Wasza opinia myślę, że będzie też fajnym wskaźnikiem tego, co zadziało się właśnie w Formule 1. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, zapraszam na bloga, tam oczywiście więcej informacji, wszystkie wypowiedzi po tych wszystkich cudownych ogłoszeniach, jakie dzisiaj mieliśmy. No i tradycyjnie cały czas działamy, aby przekazywać Wam informacje o Robercie Kubicy. Powrót Roberta.pl. Jeżeli się Wam podobało, zachęcam do zostawienia łapek pod tym filmem, zachęcam do subskrybowania, nie przegapicie wtedy żadnego filmu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!